Poland players, yeah, we know Zielinski, Lewandowski, Matikas, Fabianski. Jakoś krivo. It's hard a little. Ecuatorianos, que esta copa. Viva Ecuador, Ecuador, Ecuador. Wybieram się na mecz otwarcia i pokażę Wam, jak to wszystko wygląda z perspektywy dziennikarza. Jestem teraz w Międzynarodowym Centrum Mediowym, skąd pojedziemy autobusem do stadionu. To jest około 40-50 km stąd, w zależności, którą drogą się jedzie, więc kawał drogi. No i postawiane są specjalne autobusy, do którego zaraz wsiądę i przejedziemy razem tę trasę, a także zobaczycie kulisy tego spotkania, czyli meczu otwarcia Mistrzostw Świata. No to zaczynamy, zobaczcie z przodu. Wygląda to tak, że wszyscy dziennikarze idą sobie na parking podziemny. Po kolei spotykają się z różnymi informacjami. No i właśnie też jak jadą autobusy dla nas, które są podstawiane. Za minutę odjazd na stadion. I trochę tak jak na lotnisku, pomagają nam te chodniki ruchome pokonać kolejne metry, bo jest ich bardzo dużo. Ja dzisiaj zrobiłem, jak na razie, prawie 10 km piechotą, a pewnie do końca dnia będzie z 15 albo 20 strzelone, więc taki mundial to też całkiem niezły fitness dla osób pracujących przy nim. Znalazłem swój autobus, który właśnie za minutkę odjeżdża. Wchodzimy, zobaczycie, jak to wygląda w środku. A przed nami Albayt Stadium, gdzie rozegrany zostanie mecz otwarcia Mistrzostw Świata. Na razie stoimy w wielkim korku pod. Zobaczcie, ile jest samych autobusów. No na razie obraz takiej dezorganizacji trochę przed meczem otwarcia. Przed chwilą widzieliście pana policjanta, który bardzo energicznie starał się rozgonić samochody. Jak tylko zobaczył, że go nagrywam, to od razu się uśmiechnął i zaczął być miły. A my tutaj czekamy razem z resztą dziennikarzy w takiej kolejce, żeby w ogóle przejść przez ulicę. Michale, jaka opinia w ogóle o tym meczu? Trochę słabo dojazdem. Na którym pierwszym meczu i finale Mistrzostw Świata było dobrze z dojazdem, no nie oszukujmy się, jeżeli przyjeżdża 60 tysięcy ludzi w krótkim czasie. No. Mieli 10 lat, mogli to wybudować, od zera jest pustynia. No, ja pamiętam, jakie było otwarcie w Rosji, było jeszcze gorzej, także nie oczekujmy za dużo. No to udało się, mam bilet na mecz, jestem już pod stadionem, ale więcej pokażę Wam po samym spotkaniu, no bo jak na razie, no to tutaj jeszcze wszyscy dojeżdżają. Ecuatorianos, que esta copa. Końcówka meczu, za chwilę kibice wyjdą tutaj do mnie przed stadion, no ale nie jest wcale ich tak dużo, bo widać, że pod koniec drugiej połowy spore pustki na trybunach. Wielu kibiców też poszło coś zjeść, widać, że Katarczycy troszkę inaczej chyba rozumieją istotę kibicowania. You're happy with the preparations? Yeah, we did so much. I don't know what to say, I'm so bad. But in Europe, the people are saying that, oh, there will be no a lot of fans, etc., etc. Because they don't know how to have fun, we know how to have fun. How it was today's game for you? Obviously, I wish we won. We didn't. But congratulations to Ecuador.
Amazing, amazing. We kept, actually we made 3 goals, but one of them was annulled. So we ended up winning 2-0. We were very happy, waiting for the next round. Amazed, amazed, amazed. I am very happy. I am Qatari. I see the World Cup in Qatar. I am very, very happy. All the world is in Doha. Tutaj mamy dopiero ciekawostkę. Have fun, guys! Zobaczcie, a tak jest, jak dziennikarze zobaczą szałowego trenera i tak to się właśnie kończy. My friend, do you know any Polish players from Poland national team? Yes, Lewandowski. It's a Barcelona striker. I think it's the best player in Poland. And I think he will be one of the top goal scorer in the World Cup this year. So, Lewandowski. I love him. He is a really good striker and I follow him. Come on. Lewandowski! Lewandowski for me is the best striker. Even if Benzema is doing like a good job, on my personal perspective, like Lewandowski is much better than Benzema. My personal perspective. And yeah, Benzema is kind of okay, but Lewandowski is a better striker. Do you know any Polish players except Lewandowski? Robin? Robin is not from Poland. Poland, yes. Poland. Milik. Memphis Depay. Oh. And no, Milik, yes. From Poland national team. Milik. Yeah, remember. Szczesny, tak jest. Szczesny, yes. Yeah. Very Henry. Okay. Okay, have fun, guys. Bye-bye. Bye, have fun. I know Liva. Lewandowski. Szczesny. The goalkeeper, and there's one player and a Shabab team in Saudi Arabia. Krycho? I don't know. Grzegorz Krychowiak, you can say this name. Grzegorz Krychowiak. Jakoś Krywu. It's hard a little. Poland players? Yeah, we know Zielinski, Lewandowski, Matikasz, Fabianski. Oh, that's a lot. Yeah, Kamil Gelk, Bednarek. I know Poland is a good team. But they will face Argentina, Messi and Saudi Arabia and good luck for Poland also. To były kulisy meczu otwarcia specjalnie dla Was. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, polajkujcie Total Sport na fejsie, włączcie powiadomienia i zobaczycie całe kulisy Mistrzostw Świata. A już niedługo wszystko co z meczem Polska-Meksyk, także trzymajcie kciuki za naszych i oglądajcie Totalsa. Dzięki.